Czeka nas wojna Dudy z Sikorskim? Ekspert zdradził, jak łatwo obejść sprzeciw prezydenta. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, będzie chciał odwołać ludzi Andrzeja Dudy z polskich ambasad? Kropka. Ekspert ma dla ministra łatwe rozwiązanie w przypadku sprzeciwu prezydenta. Powinien to zrobić jak w Brukseli, powiedział Faktowi Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii. My przywracamy merytokrację. Podzielę się informacją, która jeszcze nie jest publiczna, odwołałem większość dyrektorów instytutów kultury na całym świecie. Nowych będziemy powoływać w drodze konkursów, powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Pauza. Z ambasadorami sprawa jest bardziej skomplikowana, bo na świecie nie ma zwyczaju konkursów na ambasadorów, stwierdził minister zapytany o zmiany na stanowiskach ambasadorów w Polsce. Jest decyzja prezydenta w sprawie ustawy budżetowej. Tusk już skomentował. Szpila. Czeka nas wojna Dudy z Sikorskim? Eksperci stawiają sprawę jasno. To, że wymiana kadr w ambasadach jest konieczna, podkreślają eksperci. Wydaje mi się sprawą jasną, że ogromna część tych nominacji była zła. Nominacji ludzi niekoniecznie fachowych. Była to sytuacja taka, że ambasadorowie byli obciążeni propagandą polityczną jednej partii. Zahaczyłem się chwilę na czasy PiS i musiałem się bronić rękoma i nogami przed spektaklami filmu Smoleńsk i tego typu rzeczami. Ci, którzy zostali i awansowali, to w ogromnej większości ludzie, którzy do tego typu działań zostali wysłani. Myślę, że tu powinna nastąpić głęboka zmiana, powiedział Faktowi Jan Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii. Proces wymiany ambasadorów nie będzie jednak łatwy. Kandydata na wniosek ministra i premiera, po otrzymaniu pozytywnej oceny Komisji Sejmu, ambasadorem mianuje prezydent. Teraz pytanie, czy z nieodzowną wymianą ambasadorów będzie podobnie, jak to miało miejsce z neosędziami, których prezydent sam zatwierdził i teraz nie chce ich odwołać, by nie zaprzeczyć swym wcześniejszym decyzjom? Kropka. Zastanawiał się w rozmowie z nami Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech i Francji. Podobnie przecież jest z ambasadorami, którzy wyjechali za rządów PiS na placówki i realizowali partyjną, PiS-owską, a nie polską politykę zagraniczną. Odwołując ich, musiałby prezydent przyznać, że popełnił błąd. To skomplikuje zapewne ministrowi spraw zagranicznych sanację ważnej warstwy służby zagranicznej. Na szczęście ma on ogromną wiedzę i doświadczenie zarówno w formułowaniu polskiej polityki zagranicznej, jak i w jej implementacji. Jest on w końcu najdłużej służącym polskim ministrem spraw zagranicznych w ostatnim 30-leciu, postacią jak mało kto znającą meandry polityki międzynarodowej państw świata oraz funkcjonowanie polskich władz publicznych. Opowiedział Byrd. Ekspert zaznacza, w przypadku kohabitacji sytuacja się komplikuje. Eksperci zaznaczają, że ministra Sikorskiego w sprawie wymiany ambasadorów czekają trudne negocjacje z prezydentem, zwłaszcza że wśród ambasadorów są osoby blisko związane z Andrzejem Dudą, czyli jego byli ministrowie i współpracownicy jak Witold Dzielski czy Jakub Kumoch. To jest prerogatywa prezydenta powoływanie i odwoływanie ambasadorów. Myślę, że tu sytuacja jest jasna. W mojej ocenie minister Sikorski powinien zadać pytanie panu prezydentowi, jakie ambasady jego zdaniem są dla niego kluczowe, bo ma kilka osób, swoich byłych ministrów, czy bliskich współpracowników, których osobiście wysyłał. Jeżeli prezydent chce zatrzymać swoich ludzi, to proszę bardzo, ale dokonujemy wymiany w tych placówkach, w których jej dokonać trzeba. Wtedy jest możliwość dialogu, przekazał Nowakowski. W przypadku kohabitacji politycznej, z którą mamy teraz do czynienia, sytuacja się jednak komplikuje. W niektórych przypadkach rozwiązanie jej będzie łatwiejsze, gdy na przykład ambasadorowi kończy się pobyt za granicą latem 2024 roku.
Wówczas może minister poczekać kilka miesięcy, jeśli nie wystąpiły inne okoliczności wskazujące na konieczność natychmiastowego odwołania danego szefa placówki, ocenił Byrd. Przed podjęciem decyzji minister Sikorski na pewno poleci dokonanie skrupulatnej analizy pracy wszystkich szefów placówek i oceni, jak się oni zachowywali w tym haniebnym dla polskiej służby dyplomatycznej i polskiej racji stanu okresie rządów PiS. Jakie raporty pisali, jak się wypowiadali w mediach kraju swego pobytu, jak działali na rzecz polskich interesów politycznych, wojskowych, gospodarczych, kulturowych i tym podobne. Uwikłanie się ambasadora na przykład w sprawy nielegalnego wydawania wiz będzie zapewne przesłanką do natychmiastowego jego powrotu i w takich przypadkach, sądzę, prezydent nie powinien wetować decyzji ministra Sikorskiego. Takie ewidentne przypadki mogą też mieć miejsce w sytuacji ujawnienia istotnych naruszeń przepisów finansowych czy postaw etyczno-społecznych. Ale akurat to będą raczej sporadyczne przypadki, podkreślił. Wśród szefów placówek powołanych podczas rządów PiS są też na pewno dobrzy dyplomaci, którzy potrafili z kompetencją i godnością wypełnić swe obowiązki i jestem przekonany, że po ich identyfikacji zachowają oni swe funkcje. Kluczowym będzie szybki, bo to nieodzowne, ale również profesjonalny i sprawiedliwy audyt ich pracy wykonany przez odpowiednie służby MSZ powołane do tego przez ministra Sikorskiego, dodał. Ekspert zdradził, jak łatwo obejść sprzeciw prezydenta. Zdaniem Nowakowskiego możliwe jest obejście sprzeciwu prezydenta i to w bardzo łatwy sposób. Jeżeli prezydent będzie blokował wszystko, to uważam, że minister Sikorski powinien odwołać wszystkich ambasadorów do kraju i mianować charge d'affaires, tak jak stało się to w Brukseli, przekazał. Chodzi o decyzję z 13 grudnia. Sikorski wtedy odwołał ambasadora Polski przy Unii Europejskiej Andrzeja Sadosia. Będzie zależało od ministra, ilu znajdzie takich do natychmiastowego odwołania, bo zachowywali się rażąco nieprofesjonalnie i do tego etycznie niewłaściwie. Wobec ich odwołania sam prezydent nie powinien mieć obiekcji, choć i to trudno przewidzieć, widząc jego postawę wobec obecnego rządu i rzucanie kłód pod jego nogi przy niemal każdej okazji. Ale takich przypadków nie będzie zbyt wiele. Większość bowiem to nominaci o partyjnej proweniencji, realizatorzy absurdalnych elementów polityki zagranicznej prezesa J. Kaczyńskiego, od którego chorej wizji stosunków międzynarodowych zło w polskiej polityce zagranicznej ostatnich 8 lat się wzięło, skomentował były ambasador Polski w Niemczech i we Francji. Na pewno wymiany wymagają placówki dla nas kluczowe, na przykład przy NATO. To wynika z analizy ministra, które kierunki są dla nas w tym momencie ważne. To jest zmienne i płynne. Generalnie duża część placówek wymaga wymiany, ocenił Nowakowski. Ekspert bez litości dla rządów PiS, 8 lat rządów sfrustrowanych nieuków. Obaj eksperci zaznaczają, że o ile dyrektorów instytutów kultury można wybrać w ramach konkursu, o tyle w przypadku ambasadorów ważny jest czynnik polityczny, choć nie jest on niezbędny. Ambasador jest skuteczny wtedy, kiedy ma dobrą komunikację zarówno z ministrem, jak i z premierem, członkami rządu i prezydentem. Czasami to wymaga wykonania prywatnego telefonu do jednego z ministrów, bo coś się wali, bo coś trzeba gwałtownie załatwić. Ambasador, zwłaszcza w kraju dla nas istotnym, powinien mieć pełne umocowanie polityczne, podkreślił Nowakowski. Na miejsce powracających minister spraw zagranicznych wyślę z pewnością kompetentnych ludzi zarówno z samego MSZ, jak i też wybitnych specjalistów z ważnych innych dziedzin polskiego życia publicznego. Ale jednak spełniających kryteria zarzucone przez PiS po zmianie ustawy o służbie zagranicznej, która zdemolowała tworzony wcześniej konsekwentnie Korpus Służby Dyplomatycznej RP. A więc ludzi znających, w zależności od kraju pobytu, główną tematykę naszych z nim relacji, specjalistów wojskowych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych czy wszystkich ich wzajemnych kombinacji. Ale również znających tamtejszą scenę polityczną, język, posiadających odpowiednie cechy charakteru czy inteligencję emocjonalną, zaznaczył Byrd.
To nie będzie łatwe zadanie. Po 8 latach rządów sfrustrowanych nieuków i spowodowanym przez nich demontażu profesjonalnej polskiej służby zagranicznej, minister Sikorski ma przed sobą tytaniczne zadanie do wykonania we współpracy z nieżyczliwym nowej władzy prezydentem, i to w bardzo dramatycznej sytuacji politycznej świata za naszą granicą, jak i na innych kontynentach. Ma on twardy orzech do zgryzienia. Nie chciałbym być w jego skórze. Na szczęście poza wiedzą i doświadczeniem ma on też ważną dla każdego lidera konsekwencję w realizacji przyjętych na siebie zadań oraz należytą dozę bezwzględności w wytropieniu i likwidacji pozostałości po 8 latach PiS-owskiej demolki polskiej służby dyplomatycznej, zakończył.